Nad brzegiem Wisły, pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem, leży Solec Kujawski. Miasto istnieje tu już prawie 7 wieków, w pięknym miejscu o urokliwym krajobrazie. Lata historii, ślady po Olendrach, czyli przybyszach, którzy dotarli tu z odległej Holandii. Insurekcje i powstania. To wszystko zostawiło tu swoje ślady. Możemy je znaleźć w zabytkach, muzeum, wśród codziennych spacerów po mieście. A dziś? Dziś Solec Kujawski to gmina, która stawia na harmonijny rozwój gospodarki i jest atrakcyjna dla mieszkańców, inwestorów, turystów. W mieście działa prawie 1500 firm różnych branż, zarówno dużych inwestorów, jak i małe firmy rodzinne. Solecki samorząd stwarza możliwości dla rozwoju każdego biznesu. Największą inwestycją, która przysłużyła się rozwojowi miasta, jest zrealizowany z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach programu FARE Park Przemysłowy. Jego atrakcyjne położenie, ważny plan zagospodarowania przestrzennego, uzbrojony teren i pomoc gminy w załatwianiu wszelkich spraw formalnych to istotne atuty, które stale przyciągają inwestorów. W parku zainwestowały m.in. takie firmy jak Granit, zajmujący się obróbką kamienia naturalnego. Z kolei firma Junget specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań technologicznych dla przemysłu drzewnego. Zainwestował tu również Thermoplastic z Polska. To wiodący producent wyrobów z tworzyw sztucznych, m.in. kratek trawnikowych. Już w 2011 roku park przemysłowy zostanie poszerzony o 30 hektarów w pełni uzbrojonego terenu. A więc możliwości inwestycyjne rosną. Gmina jest w pełni na nie otwarta. Zachęcam do inwestowania w parku przemysłowym w Solcu Kujawskim. Jest to na pewno dobra inwestycja, pozwalająca na rozwinięcie firmy, na poznanie szerokiego rynku, na otwarcie się na świat. Solec Kujawski to na pewno dobra inwestycja. W parku przemysłowym w Solcu Kujawskim istniemy od 2005 roku. Decyzja o uruchomieniu tutaj produkcji okazała się jak najbardziej trafna. Nasze pierwsze wrażenie dotyczące współpracy z władzami gminy tutaj było jak najbardziej prawidłowe. Tam, gdzie jest to tylko możliwe, gmina bardzo chętnie i skutecznie pomaga. Bardzo ważne jest położenie tego parku przemysłowego, jeśli chodzi o połączenia logistyczne przy głównej drodze Szczecin-Warszawa bezpośrednio. Że do tej pory szósty rok zaczęliśmy w lipcu działalności i jesteśmy jak najbardziej zadowoleni. Byliśmy pierwszą firmą z kapitałem zagranicznym, która tutaj w parku rozpoczęła swoją działalność. Jak grzyby po deszczu po nas pojawiły się kolejne. Nasza firma Junget jest polskim oddziałem duńskiej firmy Junget AS. Duńczycy podjęli decyzję o inwestycji w parku przemysłowym w Solcu Kujawskim, dlatego że jest to dobra lokalizacja w centralnej Polsce, prawie że w centralnej Polsce. Są tu dobre drogi dojazdowe i korzystne warunki dzierżawy terenu. To była główna decyzja o lokalizacji tutaj firmy. Firma zajmuje się sprzedażą maszyn do obróbki drewna i aluminium, jak również remontem i serwisowaniem takich maszyn. Z kolei inkubator przedsiębiorczości, na którego budowę środki pozyskano również w ramach FARE, przeznaczony jest dla nowych firm, rozpoczynających działalność gospodarczą. Tu swoją historię rozpoczęło 20 firm z różnych branż. Solec Kujawski zabiega o poprawę stanu i ochronę środowiska naturalnego. Uczestniczy również w wielu przedsięwzięciach na rzecz rozwoju różnych środowisk, w tym osób niepełnosprawnych. Ściśle współpracuje z policją nad poprawą bezpieczeństwa i skutecznie przeciwdziała współczesnym zagrożeniom. W gminie żyje się dobrze, wygodnie. Mieszkańcy chętnie angażują się w nowe projekty i podejmują wyzwania. A teraz coś naprawdę niebanalnego. Inwestycja niezwykła z punktu widzenia biznesowego i ogromna ciekawostka turystyczna. Radiowe Centrum Nadawcze. Stolec Kujawski stał się znany właśnie dzięki temu głośnemu przedsięwzięciu, o którego umiejscowienie zabiegało wiele samorządów. Tak, moi drodzy, taką atrakcją mało kto może się pochwalić. Słyszysz? Polskie Radio, program pierwszy. Tu czuje się dobre wibracje. Widzą Państwo te maszty? Z Solca głos radia rozchodzi się na całą Polskę i jeszcze dalej. Tu przekazujemy sygnał Polskiego Radia.
Ważnym przedsięwzięciem pokazującym, jak ogromny potencjał turystyczny drzemie w tej gminie, jest atrakcyjny Jura Park, który rocznie odwiedza prawie 500 000 turystów. Wystarczył dobry pomysł i niebanalna działalność znalazła swoje miejsce właśnie tu. Nauka, przygoda, zabawa. Jak w dalekiej przeszłości, na obszarze 12 hektarów znajdziesz ponad 100 gatunków dinozaurów. Uważaj! Czy to był drapieżnik? To na szczęście tylko repliki prehistorycznych gadów. Bardzo, bardzo realistyczne. Solcem interesuje się polski sport. Nowoczesne ośrodki przyciągają zawodników nie tylko z okolic gminy. Hala sportowo-widowiskowa ma duży potencjał. Jest ważną bazą wypadową dla drużyn polskiej ekstraklasy wielu dyscyplin sportu. Ośrodek dysponuje też bazą hotelową o dobrym standardzie. Wygodne miejsce, łatwy dojazd, urokliwa okolica, znakomite warunki do pracy. Właśnie to sprowadza do Solca czołowych sportowców. Hala jest bardzo nowoczesna i mieszkańcy Solca z uzasadnioną dumą nazywają ją perłą nowoczesnej architektury. Trenują tutaj dorośli i dzieci. Tu także organizowane są mistrzostwa m.in. w zapasach, karate, badmintonie. Uwaga! Warto też zajrzeć na stadion klubu sportowego Unia. Nieopodal hali znajduje się świetny akwapark z odlotowymi zjeżdżalniami, kręcącym jacuzzi, gorącą sauną i wspaniałymi basenami. Miejsce na sport i przede wszystkim aktywny wypoczynek i pyszną zabawę dla każdego. Teraz może na spacer. Odpocząć. Podsolecka Puszcza przyciąga turystów szukających nietuzinkowych atrakcji przyrodniczych. Na terenie gminy znajduje się sieć szlaków turystycznych. 70% terytorium gminy to autentyczna przyroda. Znajdziemy tu monumentalne drzewa, strzeliste topole i żywiczne sosny, także okazałe grzyby. Wystarczy wziąć głęboki oddech. Wiesz, że jesteś w puszczy. Solec Kujawski to także miasto ludzi twórczych i warto je poznać również od tej strony. Soleckie Centrum Kultury organizuje od dawna przeglądy i festiwale, m.in. przyciągający gości również z zagranicy, Europejski Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych Terapia Śmiechem, a także Festiwal Breakdance czy Poetycką Wieżę Babel. Soleckie Centrum Kultury jest też organizatorem Dni Solca Kujawskiego, dorocznego cyklu imprez plenerowych. Zaprasza też Galeria Homo Faber i Teatr Szlaban. Wiele stowarzyszeń i organizacji. Najstarszą jest Ochotnicza Straż Pożarna. Powstała w 1886 roku. Mamy tu sekcję płetwonurków, jednych z najlepszych w Polsce. Słynna jest Salina, stanica wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Tu zawijają żeglarze bezpieczni dzięki naszym woprowcom. Już niebawem w Solcu będą nowoczesna szkoła, odnowione Centrum Kultury, tunel i kolejny kompleks boisk Orlik 2012. Spodobał Ci się Solec? Widzisz, jak tu u nas pięknie, niezwykle i przyjaźnie? Przyjedź, odwiedź nas, zostań z nami. Solec Kujawski warto odwiedzić. W Solcu Kujawskim warto też zainwestować i zamieszkać.